Marek, czy witam Państwa. Naszym gościem dziś o poranku jest Michał Gramatyka, szef radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Śląskim. Witam Pana, Panie Radny. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. No to będzie wypadało stanąć Piotra Zielińskiego 15 i klaskać. Tak? A nie? No, mam bardzo mieszane uczucia dla takich wydarzeń jak defilada, w sytuacji, kiedy te pieniądze, które zostaną zaangażowane w to wydarzenie, można by było przekazać chociażby na służbę zdrowia. Można by było doprowadzić do tego, żebyśmy krócej czekali na badania diagnostyki obrazowej na przykład. Albo można by było w jakiś sposób kupić więcej świadczeń medycznych, których w województwie śląskim brakuje. A ta defilada co roku przechodzi ulicami Polski. No, tym razem w Katowicach rzeczywiście. No, to mamy z niej w ogóle zrezygnować, żeby wydać pieniądze na leczenie? Czy akurat rozmawia pan z pacyfistą, z osobą, która uważa, że w zjednoczonej Europie powinien panować pokój i powinniśmy budować na zupełnie innych wartościach niż... A kto się za pana będzie bił w razie czego? A będziemy się bić? Nie wiem, mamy no, jakieś nie takie może plany? Być, no. Wszyscy mówią o tym, że chcemy kooperować, że chcemy współistnieć, że chcemy budować Europę ojczyzn, jeszcze bardziej zintegrowaną, jeszcze bardziej zjednoczoną. To armię zlikwidujmy. To nie, no to są zbyt daleko pewnie idące i idące konotacje, no ale proszę, no, myślę, że pan się ze mną zgodzi, że przenoszenie tej defilady z Warszawy do województwa śląskiego, do Katowic, tylko po to, żeby pokazać, bo w mojej ocenie jest to ewidentny zabieg wyborczy, tylko po to, żeby pokazać, że ono się tutaj może odbyć, no to jest no, jednak pewne nieporozumienie. Pańskie rodzinne tychy musiały wydać zgodę na przelot 90 statków powietrznych nad Zwartą Zabudową. Jak tu się nie zgodzić? Tak, rozmawiałem ostatnio właśnie z prezydentem na ten temat, że taka zgoda musiała zostać wydana, no i oczywiście została wydana. No. Jeżeli PiS uznało, że wybory się wygrywa w Katowicach, to trzeba przyznać, że bardzo poważnie potraktowali takie założenie. Konwencja tu, defilada tu, premier Morawiecki stąd. Wszystkie siły na województwo śląskie, pan premier Morawiecki jako jedynka z Katowic, to akurat jest pozytywne w mojej ocenie tak? dla Koalicji Obywatelskiej. Tak, to wytłumaczyć, dlaczego to jest pozytywne. No, chociażby dlatego, że mamy do czynienia ze spadochroniarzem klasycznym, czyli z osobą, której związki ze Śląskiem są żadne. Tak i jak premiera Balcerowicza kiedyś dawno i która, temu. Dawno temu, i to jeszcze zdaje się świętej pamięci Unia Wolności. To prawda. Także to troszkę inne realia polityczne. Natomiast związki pana premiera ze Śląskiem są właściwie zerowe. No, ja chętnie na przykład byłbym gościem pana premiera, żeby mnie oprowadził, pokazał mi swój Śląsk, najlepiej samochodem elektrycznym. To fajnie byłoby. No, marzę sobie o czymś takim. No. Ja wam kiedyś swój Gocław pokazywał w Warszawie, też kiepsko wyszło, bo się okazało, że nie wszystkie miejsca zna. Ale ja się zastanawiam, jak by zadziałało, gdyby Grzegorz Schetyna uznał, że kandyduje z Katowic. No tutaj chyba decyzja będzie taka, czy już właściwie wiadomo, że decyzja będzie taka, że przewodniczący Schetyna zmierzy się w Warszawie z panem prezesem Kaczyńskim. No i to jest jak gdyby pojedynek liderów. Myślę, że pan premier Morawiecki również w tym okręgu katowickim będzie miał godnego przeciwnika, dlatego że tam pisze się tu i ówdzie, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stanie w szranki z Borysem Budką, czyli z człowiekiem stąd, z człowiekiem, który stąd wyrósł i stąd jest jak gdyby parlamentarzystą. No i miejmy nadzieję i głęboko w to wierzę, że Borys Budka ten pojedynek wygra po prostu. Piotr Pietrasz w tym studiu wczoraj mówi, to nobilituje Katowice, że premier Morawiecki, taka persona decyduje się stąd kandydować. To pokazuje, że PiS w województwie śląskim nie ma zasobów. To pokazuje, że PiS w województwie śląskim nie ma ludzi, na których mógłby postawić. No nie ma, bo tymi ludźmi wygrali wybory europarlamentarne. Ale wybory europarlamentarne zostały wygrane przez PiS pracą nie tylko liderów, ale też tego, co jest poza liderami. W mojej ocenie jest wiele osób w PiSie, które są stąd, które wyrosły ze Śląska, które są emocjonalnie związane z województwem śląskim i które równie dobrze mogłyby otwierać tę listę. W mojej ocenie jest to błąd. Jest to oczywiście posunięcie spektakularne i takie posunięcie bardzo odważne, postawiać premiera tutaj, ale głęboko w to wierzę, że pan premier, czego mu zresztą gorąco życzę, te wybory w okręgu katowickim przegra. I nie będzie nobilitacji. Nie będzie nobilitacji, będzie słowo odwrotne do nobilitacji. No. Arkadiusz Chęciński, szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. Według pańskiego tweeta chyba to jest człowiek, który jest symbolem wygrywania i zjednoczenia. Na razie nie ma kogo z kim.
Fighter, takie modne polskie, starosłowiańskie słowo. Pan prezydent Chęciński jest walczakiem, tak byśmy to chyba tłumaczyli na język polski. I to jest naprawdę gwarancja dobrej kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim. Pan prezydent Chęciński jest człowiekiem, który potrafi z niewielkich rzeczy robić duże rzeczy, który dostrzega fajne pomysły wyborcze. Ostatnio przecież o paszportach do Sosnowca mówiła cała Polska. Świetny pomysł, marketingowo tak, ale to ma z kampanią wyborczą umiarkowany związek. No może, ale chodzi o to, że potrafi, on widzi takie elementy, które przebijają się do świadomości publicznej. So, proszę sobie przypomnieć, że był jedynym człowiekiem, który zapytał, dlaczego nie został poinformowany o wizycie prezydenta Dudy w Sosnowcu. I to również jak gdyby weszło do tak zwanego mainstreamu. Tak? Ja czyli... to wiem, bo tego fajterstwa mu nie odbieram, ale pytam, kogo z kim będzie łączył, bo tu coraz mniejsze pole manewru, jak mi się wydaje. I Koalicja Obywatelska zdaje się zostawać przy tych dwóch elementach, z których się składa, czyli przy was i Nowoczesnej. No to są decyzje, które zapadają w Warszawie i zdaje się, że one powinny zapaść bardzo szybko. Naturalni sprzymierzeńcy dla Koalicji Obywatelskiej to jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Miejmy nadzieję, że PSL podejmie słuszną decyzję i będzie startowało w bloku z koalicją. Pana wątpliwości jeszcze jakieś po deklaracjach pana Kosiniaka-Kamysza? Deklaracje mogą być elementem jakiejś przedwyborczej gry. Ja wiem jedno, że albo pokonamy PiS jako zjednoczona opozycja, jako zjednoczony blok, albo możemy mieć z tym poważny problem, dlatego że no, bolączką sił, które sprzyjają demokracji w Polsce, jest to, że one po prostu lubią się dzielić. Proszę zwrócić uwagę na historię. Zjednoczona prawica też nie zawsze była zjednoczona. I ile razy szła do wyborów rozczłonkowana, tyle razy te wybory przegrywała. Dopiero moment, w którym podjęto decyzję, że okej, są pewne rzeczy, które nas dzielą, ale łączy nas jakiś konkretny przekaz, jakaś konkretna myśl polityczna, dopiero ten moment okazał się dla Zjednoczonej Prawicy zwycięski. My też musimy to zrozumieć. My to świetnie rozumiemy, ale mówię, że siły demokratyczne, siły, które są skupione po tej stronie, którą w wyborach do Europarlamentu definiowała Koalicja Europejska, też muszą zrozumieć, że na pewien czas trzeba te podziały odrzucić. A pana nie przekonuje ten argument, że Koalicja Europejska przegrała ostatnie wybory w takiej właśnie szerokiej formule? I być może na tej drodze już nie ma czego szukać? To jest jedyna droga, na której powinniśmy szukać. Przegraliśmy ostatnie wybory ze względu na bardzo dużą mobilizację elektoratu po prawej stronie. A teraz pójdzie spać, względu... pańskim zdaniem? Nie pójdzie spać, ale teraz są dużo większe szanse na mobilizację obu stron elektoratu. W dalszym ciągu wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. I w dalszym ciągu wierzę, że elektorat tych sił demokratycznych, elektorat Koalicji Obywatelskiej po prostu powinien pójść i zagłosować. Stanisław Dąbrowa w tym studiu mówi nam, kalkulacja nasza jest taka, jeśli pójdziemy z Platformą, to do Sejmu wejdzie kilku naszych generałów, ale lud w terenie się odwróci od ludowców i nie poskładamy tej partii już w żaden sposób. Bardzo cenię pana marszałka Dąbrowę. Ja współpracowałem z nim przez 2 lata w zarządzie województwa śląskiego i uważam, że on jest bardzo racjonalną osobą. Tyle, że dzisiaj w mojej ocenie alternatywą dla PSL-u jest zniknięcie ze strony politycznej. I to by była pewnego rodzaju tragedia dla polskiej sceny politycznej, bo PSL to jest najstarsze, zdaje się, ugrupowanie. Wielokrotnie podkreślają ten element swojej... bezustannie istniejące. I szkoda by było, żeby wylądowało pod progiem. Albo bez subwencji. Wycinka w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. To jest coś, co ogniskuje uwagę Ślązaków od pewnego czasu i jest tak, że wszyscy są oburzeni tym, co tam się szykuje, ale nie ma winnych, a to by warto rozliczyć. No, mieszane uczucia mam wokół tego tematu, dlatego że tak naprawdę to są działki, które historycznie miały związek z Parkiem Śląskim i które Skarb Państwa 2 lata temu, czyli już za rządów PiS w przetargu, sprzedał nowym właścicielom, czyli sprzedał deweloperowi. To są działki, dla których od kilkunastu lat istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Który zakłada zabudowę właśnie komercyjną. Który zakłada właśnie zabudowę handlową, zabudowę komercyjną. Czyli tak, najpierw PiS-owska władza w przetargu te działki sprzedała, a teraz druga PiS-owska władza stara się, no właśnie to pytanie, co się stara, tak? Nie bardzo ma się o co starać, bo to wszystko lega artis, zdaje się, tam nie ma w czym dłubać.
No właśnie, no, tak naprawdę Parku Śląskiego, to oczywiście żal mi drzew, bo szkoda po prostu, to jest jednak zbrodnia pewna na środowisku, którą wykonujemy. Natomiast od strony czysto administracyjnej, no tak naprawdę decyzje są podjęte i trudno walczyć z czymś, co dzieje się w majestacie prawa. Pan jest prawnikiem właśnie, kryminalistykiem, co prawda. Kryminalistykiem, natomiast, tak. Natomiast no, jednak prawnikiem, więc prawnika zapytam, naprawdę nie ma ruchu? No, pogódźmy się z tym, że wytniemy kilka tysięcy drzew i tam przy Bytkowskiej chyba powstaną apartamentowce? Apartamentowce chyba nie mogą tam powstać, dlatego że radni Chorzowa nie zgodzili się na taki typ zabudowy. Budynki w każdym razie. No, pan prezydent Michalik zaproponował rozwiązanie, byłem wiceprezydent Chorzowa i to jest moim zdaniem rozsądne rozwiązanie. Zaproponował województwu śląskiemu, żeby ten teren odkupiło i włączyło go do Parku Śląskiego. No, dlaczego nie? No, ja wiem, tylko że... Może trzeba było pomyśleć o tym, zanim się podejmowało decyzję o przeznaczeniu tego terenu na sprzedaż. Pani Domagała mówi w naszym studiu, województwo nie jest stroną w tej sprawie. Się trzymamy z daleka. No, ale jednocześnie województwo wydaje oświadczenia. Zarząd województwa jak gdyby pokazuje jakiś swój punkt widzenia na tę sprawę. Także no, trochę sytuacja jest zagmatwana, dlatego że ta sama władza, czyli no, pan wojewoda podjął decyzję de facto o tym, że Skarb Państwa te działki sprzedał. To może trzeba myśleć zanim po prostu się problem pojawi, a nie rozwiązywać problem, któremu się samemu sprokurowało. Ale to nie jest taki czas, żeby mimo różnych pokus machnąć ręką na polityczne różnice i spróbować sprawę rozwiązać razem. O ile się w ogóle da prawnie te sprawy rozwiązać. No właśnie, tylko gdzie jest interes dewelopera, który zdaje się w dobrej wierze te działki kupił, tak? No i ma święte prawo własności w tej chwili. No właśnie, więc trzeba też patrzeć na takie aspekty tej sytuacji. Może rozwiązałyby sprawę obowiązki odpowiednich nasadzeń albo obowiązki utrzymania odpowiedniego, to się nazywa współczynnikiem biologicznie czynnym na tych działkach, chociaż pewnie nie do końca, no bo no żal tych drzew, no żal tej roślinności, no i żal okrawania parku. No. Z drugiej strony również przekonują mnie argumenty pana prezydenta Kopla, radnego województwa śląskiego, który mówi, że no, na całym świecie jest tak, że jest park, tak, ale za tym parkiem położonym w tkance ściśle zabudowanej, no, rozpoczyna się zabudowa i nikogo to nie dziwi, no, po prostu ludzie z okien oglądają park. Umknął mi ten wątek, ale musimy do niego na koniec wrócić, bo jest silnie polityczny, a polityka gościmy w studiu, więc nie mogę o to nie zapytać. Pan naprawdę wierzy w to, że te wybory jesienią da się wygrać? No bez wiary zwycięstwa nie będzie. Oczywiście, że wierzę. Jestem przekonany, że są szanse wygrać te wybory. Co więcej, ja zrobię wszystko, żebyśmy te wybory wygrali dla dobra Polski. Kiedy PiS ogłasza piątkę, którąkolwiek z tych piątek, to słychać gromkie brawa. Kiedy Grzegorz Schetyna ogłosił szóstkę, to widać wzruszenie ramionami. Myśli pan, że to jest taki materiał, którym da się no, zassać elektorat i przyciągnąć do siebie? To w mojej ocenie jest wiele marketingu w tym, takiego stricte marketingu politycznego. Jedną z rzeczy, którą cenię u naszych politycznych przeciwników, jest do perfekcji opanowana sztuka politycznego marketingu, ale też połączenia tego politycznego marketingu z oczekiwaniami społeczeństwa. To wyście byli mistrzami w tym kiedyś. Tak przynajmniej twierdziła nasza opozycja, że wszystko to, co robimy, to jest w cudzysłowie PR, pisany zresztą przez J. No to... taki ukłon, prawda, w stronę struktur zakonnych, nie pierwszy zresztą. Koalicja Obywatelska ma program. Ten program jest bardzo konkretny, ten program jest bardzo korzystny dla wielu grup, które są pomijane w programie wyborczym PiS-u. Akcentujemy kwestię służby zdrowia, która w tym momencie w Polsce jest w stanie katastrofalnym. To, co się dzieje, nie wiem, z dostępnością świadczeń medycznych, to, co się dzieje z dostępnością leków, to jest po prostu Armagedon. 16 lipca był wczoraj, czyli dzień sądny dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, dla wszystkich byłych gimnazjalistów. Jest wiele osób, wiele osób wśród młodzieży, które musiały się pożegnać ze swoimi marzeniami. Co mówi rząd? Rząd mówi, system jest bezduszny. Nigdy nie jest tak, czy często bywa tak, że to, o czym marzymy, nas nie spotyka. Taka jest reakcja. Jaka jest reakcja rządu na kryzys lekowy? Nie ma kryzysu lekowego. Nie ma, musimy po prostu z tym żyć. No, taka jest sytuacja, sorry. No, nie przypomina panu to słynnego sformułowania, no sorry, taki mamy klimat? Przypomina, tylko też pamiętam, kto to powiedział.
Zamykamy te wątki, bo musimy kończyć dyskusję. Michał Gramatyka, szef radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Śląskim, był naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy dziękuję za Państwu. Uwagę.